Witam serdecznie. Robert Binkiewicz, AgroSimex. Zapraszam na nowy komunikat sadowniczy i analizę bieżącej sytuacji w sadach. Proszę Państwa, sytuacja obecnie w naszych sadach jest bardzo dynamiczna i niekoniecznie najlepsza. Mamy bardzo poważną sytuację po przymrozkach z ubiegłego tygodnia, ale również i bardzo poważną sytuację z parchem i duże zagrożenie ze strony parcha w tej chwili. Zacznę może od przymrozków i od tego, co się wydarzyło, jaką mamy sytuację w sadach, jakie uszkodzenia. Wiemy, że najbardziej ucierpiały sady w północnej i w północno-zachodniej części kraju, ponieważ tam te przymrozki występowały już wcześniej i kilka fal tych przymrozków było, ale również i w ubiegłym tygodniu te przymrozki nawiedziły te sady. Natomiast południowa część kraju najmniej ucierpiała i tam generalnie albo nie ma w ogóle uszkodzeń przymrozkowych w sadach, albo są minimalne. Natomiast centrum kraju i noc z 7 na 8 maja w ubiegłym tygodniu była dość dramatyczna i dotkliwa w skutkach. Wiemy, że lokalnie było nawet do minus 5, do minus 6 stopni Celsjusza, ale oczywiście były i takie stanowiska, gdzie było 0 bądź minus 0,5 stopnia. Więc skala tych uszkodzeń jest bardzo różna, bardzo zróżnicowana. I tak należy do tej sytuacji podchodzić, jeśli chodzi o ocenę sytuacji, ale również i o ewentualne zabiegi. W jabłoniach, proszę Państwa, najbardziej ucierpiały odmiany z grupy Jonagoldów, ale i Daret, dlatego że tam te zawiązki były w takiej fazie, w której są najbardziej wrażliwe na przymrozek. W związku z tym obserwujemy w tej chwili, że część tych zawiązków po prostu obumiera i będzie po prostu opadała. Podobnie sytuacja wygląda w gruszach i widzimy, że te zawiązki, które są uszkodzone z zewnątrz, oparzone, oczywiście również w środku są brązowe, czarne i dalej nie rosną i będą raczej spadały. Jeśli chodzi o kształt tych zawiązków, nawet te, które jeszcze w tej chwili pozostają i rosną, takie tutaj i daret, to widzimy, że jest taki kanciasty. Jeszcze rośnie, zobaczymy, czy drzewa utrzymają te zawiązki i czy będą te owoce w stanie dowieść do zbiorów. Jest taka szansa, jest taka nadzieja. Wielu sadowników zastosowało preparaty giberelinowe bezpośrednio po przymrozku, ale również i w sobotę były dogodne warunki do zabiegu Regalisem, Corto, do tego, żeby właśnie przyhamować produkcję etylenu i podtrzymać te zawiązki, które nie są całkowicie przemarznięte i jeszcze jest szansa, żeby one utrzymały się i dorosły do zbiorów. Dlatego warto tą sytuację u siebie przeanalizować i ocenić, co dalej robić, jakie zabiegi wykonywać, czy jeszcze jest sens właściwie w niektórych kwaterach coś więcej robić, bo w niektórych sadach jest bardzo, bardzo źle. Dodatkowa niekorzystna sytuacja to jest obecna pogoda, czyli bardzo zimno i deszczowo. To również nie sprzyja dobremu wzrostowi zawiązków, podziałów komórkowych, a sprzyja intensywnemu opadaniu zawiązków. Dlatego miejmy nadzieję, że za dzień, za dwa, za trzy dni te prognozy się sprawdzą i będzie znacznie cieplej. I również to pozwoli wykonać pewne zabiegi tam, gdzie jeszcze warto ratować i zasilać i wspierać te uszkodzone zawiązki. Po pierwsze, to jest właśnie Regalis Corto. W tych sadach, gdzie nie udało się wykonać tego zabiegu do załamania pogody właściwie, to jeśli tylko będą takie dogodne warunki pogodowe, to wykonajmy ten zabieg w celu podtrzymania części tych zawiązków. Natomiast w pozostałych sadach polecamy zabiegi zasilające, nawożeniowe, zasilajmy potasem, fosforem, ale również azot w niewielkich ilościach, tak żeby dodać tym owocom, tym zawiązkom jak najwięcej energii. Więc wykonujmy zabiegi i dolistne, ale tam, gdzie jest to uzasadnione, też i fertygacja. Polecamy nawozy z wyższą zawartością potasu, ale również i fosforu. To jest rozaliw pomarańczowy,
ale może to być również Rosasol 8-17-41, jak również Ultrasol 30-36. Tu mamy wyższą zawartość potasu, ale również i fosfor. To są te ważne składniki, ważne pierwiastki, które pomogą zasilić, wzmocnić te właśnie zawiązki w tak trudnym okresie. Do tego polecamy dodać albo nawóz aminokwasowy, taki jak protaminal, albo azofol, po to, żeby też dodać troszeczkę tego azotu łatwo przyswajalnego. To możemy oczywiście wykonać łącznie z ochroną przed parchem, więc jeśli będziemy wykonywali najbliższy zabieg dogodny oczywiście do tego, żeby te nawozy również były pobrane dobrze, skutecznie przez liście, zachęcamy do tego, żeby właśnie w ten sposób wspierać te zawiązki. Tam, gdzie to jeszcze jest możliwe i mamy co ratować. Oczywiście, jeśli podejdziemy do drzewa, część zawiązków spada, są to zawiązki albo mocno przemarznięte, albo po prostu źle zapylone i widzimy, że już one się dość lekko trzymają, ale wciąż jest sporo takich zawiązków, które chcą rosnąć, trzymają się i warto o nie walczyć. Dlatego zachęcamy do tych zabiegów. Co z parchem, proszę Państwa? Sytuacja jest dość poważna w tej chwili. Mamy w końcu te długo oczekiwane opady. Dość dużo deszczu spadło w ostatnich dniach, od weekendu, od soboty najwięcej w centrum kraju, szczególnie w okolicy Błędowa, Nowego Miasta, w tych gminach. Do dzisiaj, do obecnej chwili, a nagrywamy materiał 15 maja w godzinach południowych, więc do tej pory spadło nawet 30 litrów na metr kwadratowy. Znacznie mniej w okolicach Warki, bo tam około 10 litrów za te 4 dni właściwie od soboty. I tutaj mieliśmy te opady największe i najbardziej intensywne w tych ostatnich dniach. Ale przez to mieliśmy najsilniejsze wysiewy i mamy wciąż najsilniejsze wysiewy zarodników w tym sezonie, ale również i silne infekcje, które właściwie są ciągłe, towarzyszą nam cały czas od weekendu. W niektórych lokalizacjach, tam gdzie były dłuższe przerwy, kilkugodzinne i liście wyschły, to na kilka godzin te infekcje zostały przerwane, ale za kawałek dopadało i wciąż mamy kolejną sytuację bardzo, bardzo groźną. Inaczej jest troszeczkę w innych regionach kraju, bo na północy i na południu kraju tych opadów jest mniej i tam infekcje były słabsze albo dopiero się wczoraj wieczorem zaczęły na południu w okolicach Sandomierza i Lublina, ale o tym oczywiście informujemy Państwa na bieżąco i sygnalizujemy w infokarcie. Niemniej jednak sytuacja jest poważna, zagrożenie jest bardzo duże. Wciąż mamy dużą pulę zarodników workowych gotową i zdolną do wysiewów, najwięcej w centralnej Polsce, dlatego że tych opadów do tej pory mieliśmy najmniej i po naszej wczorajszej ocenie izolacji otoczni wciąż około 50% zarodników workowych jest czynnych, zdolnych do wysiewów i w tej chwili one regularnie się wysiewają. Najmniej jest na południu kraju, właśnie tam w okolicach Sandomierza, gdzie w kwietniu tych opadów było więcej i więcej infekcji. W tej chwili szacuje się tam ten zapas zarodników gotowych do wysiewu na poziomie 10-15, może 20%. Co dalej z ochroną, proszę Państwa, jest zimno, pada, więc trudno wykonać skuteczne zabiegi. Nie mówimy w tej chwili nawet o zabiegach interwencyjnych przy takiej pogodzie. Dlatego, jak zazwyczaj w takich sytuacjach, polecamy zabiegi przerywające infekcje i zabezpieczające w miarę możliwości na kolejne dni. Polecamy preparaty kontaktowe w górnych dawkach, czyli Dithianon, Caldera, Metiset, Delan, albo Kaptany, Merpan, Malvin, Kaptan, jak tylko jest możliwość, żeby ten zabieg w kilka godzin wykonać w sadzie, przerwać infekcję, zapobiec właśnie skiełkowaniu zarodników, to jak najszybciej należy to wykonać. W tej chwili akurat tutaj w tym sadzie liście są prawie suche, wiatr je osusza, więc to jest na pewno korzystna sytuacja do tego, żeby się wstrzelić. A jeśli tylko pogoda pozwoli, zobaczymy, czy to będzie piątek, czy to będzie sobota i będą wyższe temperatury i suche liście, to oczywiście będziemy polecali zabieg interwencyjny,
z difenokonazolem, czyli tą substancją, która najdłużej i najsilniej działa interwencyjnie wstecz. Dwie opcje. Jedna to jest preparat Embrelia z grupy SDHI. Tam, gdzie jeszcze nie było wykonanych dwóch albo trzech zabiegów z tej grupy, a na przykład jeden, to na pewno dobrym rozwiązaniem będzie właśnie użycie tego preparatu. Natomiast w tych sadach, gdzie już wykorzystaliśmy tą bezpieczną ilość zabiegów preparatami SDHI, bo był Fontelis, był Sercadis, była Embrelia powiedzmy, to tam preparaty kontaktowe z dodatkiem właśnie Difo, albo Score, albo Hymon. To jest nowy produkt, który się pojawił na rynku w tym sezonie i trzeba będzie użyć po prostu dobrej interwencji po tych infekcjach. Co dalej? Będziemy monitorować, obserwować i sygnalizować w infokarcie, w komunikatach naszych. Proszę Państwa, kolejne zagrożenie to jest bakteria Pseudomonas, szczególnie w gruszach i w gatunkach pestkowych. Przy tej pogodzie bardzo silne infekcje, widzimy już objawy też w sadach gruszowych, więc w miarę możliwości wykonujmy też, kontynuujmy zabiegi nawozem Wifro Miedź Bor i w sadach gruszowych, i w pestkowych. W pestkowych dodatkowo, proszę Państwa, pamiętajmy o zagrożeniu ze strony brunatnej znielizny. Oczywiście w wiśniach i w czereśniach też są bardzo duże straty po przymrozkach i tych owoców w wielu sadach jest bardzo mało, ale tam, gdzie warto, gdzie jest o co dbać i co chronić, to kontynuujmy ochronę też przeciwko brunatnej zgniźnie, ale i drobnej plamistości, więc w przypadku drobnej plamistości na pewno sylit. W przypadku brunatnej zgnilizny dodatkowo to oczywiście Luna Experience, to by było najlepsze rozwiązanie, jeśli byłaby tylko dobra pogoda do tego zabiegu. W przypadku szkodników, proszę Państwa, no cóż, czekamy na lepsze warunki pogodowe, na tą chwilę skupmy się na parchu. Nie ma obecnie takich warunków pogodowych, żeby wykonać skuteczny zabieg przeciwko szkodnikom, więc pozostawimy to na później i będziemy sygnalizować. Na koniec dwa zdania na temat nawożenia, ponieważ no, są oczywiście regiony i są kwatery takie, które nie ucierpiały przymrozki i zapowiada się dobre planowanie, szczególnie odmian takich jak Gala, Champion, Golden, więc tam przeanalizujmy sytuację, jeśli to jest uzasadnione, to zastosujmy nawożenie doglebowe. Są ku temu też dobre warunki, bo jest dużo wilgoci, albo saletra wapniowa, albo saletra potasowa, jeśli to jest właśnie Gala, Golden, albo saletra potasowo-wapniowa. W naszej ofercie saletra potasowa to jest Crop Complex, natomiast taka saletra właśnie potasowo-wapniowa to jest saletra Crop Mix. I tutaj już każdy niech zadecyduje, który z tych nawozów właśnie na poszczególne kwatery zastosować tam, gdzie jest dobre zawiązanie i gdzie nie ma uszkodzeń przymrozkowych. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do subskrypcji i zapraszam na kolejne komunikaty.